Wisła Kraków znakomicie poradziła sobie w dwóch pierwszych kolejkach. Sztab szkoleniowy nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Na środowym treningu w Myślenicach dominowała taktyka i słowo wertykalność. Co zdaniem Gonzalo Fejo kryje się pod tym pojęciem? No, chcemy być zespołem, który szuka bramkę przeciwnika, który gra po to, żeby strzelić bramki, żeby grać na połowie silnika, żeby dominować mecze, więc wertykalność, jak mówimy wertykalność, o to chodzi, że żebyśmy nie mieli piłkę po to, żeby tylko ją mieć, tylko chcemy być zespołem, który stwarza zagrożenie, stwarza sytuację bramkową i strzeli dużo bramek. A skoro mowa o taktyce, warto zwrócić uwagę na ustawienie Białej Gwiazdy w pierwszych spotkaniach. Przed sezonem sztab szkoleniowy testował różne warianty. W pierwszej fazie rozgrywek postawiono jednak na klasyczne rozwiązanie z dwoma napastnikami, które dało Wiślakom komplet punktów. Nie jest tajemnicą, że od kiedy trener Kiko zaczynał, graliśmy już w różnych ustawieniach. Jedna z nich jest 4-4-2. Z niej skorzystaliśmy po szczęści w pierwszej dwie kolejce. Też nie całkowicie, bo to z ustawieniem zależy od fazy gry. I jesteśmy przygotowani tak zagrać, jesteśmy przygotowani też grać w innych ustawieniach. I byłby błąd zdradzić, jaki jest nasz pomysł na najbliższy mecz. Potyczki przeciwko Beniaminkom zawsze należą do trudnych spotkań. Zwłaszcza, że Górnik to mieszanka młodości i iberyjskiej fantazji. Asystent trenera Ramireza również docenia klasę sobotniego rywala. Rywal rozpracujemy to każdy tak samo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Górnik jest zespołem, który wrócił teraz do Ekstraklasy, ale wszyscy wiemy, że jest to klub o wielu tradycjach. Wszyscy wiemy, że będzie 22 tysięcy kibiców wspierających swoje drużyny na stadionie. Górnik jest zespół bardzo intensywny, zespół z najmłodszą średnią wieku w Ekstraklasie, tak? Bo pierwsze dwie kolejce było poniżej 24 lata, które bazuje na zaangażowanych, młodych, utalentowanych Polaków w dużej mierze i potem mają rzeczywiście dwóch Hiszpanów, jeden z nich jest z Angulu, który udało się strzelić się bramki w pierwsze dwie kolejce. Przygotujemy, jest to jedna z wielu broń Górnika. My się przygotujemy, żeby je zneutralizować i jeżeli wykonanie planu, które mamy, będzie udane, to być może nam się uda właśnie zneutralizować wszystkie broni Górnika, nie tylko Angula i inne. W obu drużynach sezon fantastycznie rozpoczęli dwaj hiszpańscy snajperzy, Carlos Lopez i Igor Angulo, którzy łącznie na koncie mają już 5 bramek. Który napastnik według Twojego jest lepszy? Nasi zawsze są najlepsi. Dla nas, nasi zawodnicy są dla nas najlepsi, bo z nimi pracujemy, bo z nimi spędzimy codziennie czasu na boisku, bo z nimi przeżyjemy każde zwycięstwo, każda porażka, więc przynajmniej dla mnie, moich, ci, którzy mam obok mnie w walce, zawsze są najlepsi.